Dobrze, mili Państwo, dzień dobry. Poproszę panią Katarzynę Dzierżawską, dyrektor Instytutu Polskiego, o powitanie wszystkich i rozpoczęcie tego literackiego poranku. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku, z którym wszyscy wiążemy wielkie nadzieje. Dzień dobry, bardzo miło, no naprawdę jesteście Państwo niesamowici, że chcieliście do nas dołączyć na Zoomie w takiej ilości, jest fantastycznie. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy cykl spotkań literackich, które jeszcze przez jakiś czas będą niestety w tym świecie cyfrowym, natomiast liczymy, że już niebawem spotkamy się w bibliotece Instytutu. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poświęcone jest Józefowi Henowi. Niestety wczoraj wieczorem otrzymaliśmy wiadomość, że pan Hen nie będzie mógł uczestniczyć w naszym spotkaniu. Niemniej, ponieważ bardzo zależało nam na zobaczeniu się z Państwem, syn pana Józefa Hena, pan Maciej Hen, reżyser filmów dokumentalnych, również człowiek pióra, będzie nam dzisiaj towarzyszyć, za co panu Maciejowi bardzo dziękujemy i witamy w Izraelu. Chciałabym również podziękować panu Michałowi Handelgalcowi, dziennikarzowi i krytykowi literackiemu za prowadzenie naszego spotkania dzisiaj. Oraz oczywiście Agacie. Agato, to tak szybko oddałaś mi pałeczkę, ale to ty jesteś organizatorem tego spotkania i inicjatorem wszystkich spotkań literackich Instytutu Polskiego. Tobie też bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Józef Hen jest doskonale Państwu znany, jego twórczość jeszcze lepiej. Wszyscy na półkach mamy i Nowolipie, i Nie boję się bezcennych nocy, czy inne pozycje pisarza. Zatem zapraszam Państwa do wysłuchania tej rozmowy o wybitnym i jakże ważnym twórcy, niejednokrotnie pochylającym się nad trudnymi tematami, tematami życia twórczego, odchodzenia, miłości, historii traumatycznych i intymnych. I o twórczości, jak Państwo wiedzą, niejednokrotnie stanowiącej inspirację do licznych adaptacji filmowych. Także życzę przyjemnego przedpołudnia z twórczością Józefa Hena, autora licznych powieści, opowiadań, wspomnień, pamiętników i innych. Także cieszę się bardzo jeszcze raz, że Państwa wszystkich tutaj widzę i bardzo dziękuję panu Maciejowi za towarzyszenie nam dzisiaj. Naprawdę to jest dla nas bardzo ważne i cieszę się, że mimo okoliczności możemy dzisiaj się spotkać. Także wszystkiego dobrego i posłuchajmy. Dziękuję. Ja chciałbym przede wszystkim przywitać wszystkich. Zacząć od tego, że paleta jest bardzo szeroka. Życie jest pana Józefa jest bardzo długie. Od jednej pandemii do drugiej pandemii. Znaczy on się urodził w roku z końcem tej pierwszej pandemii, tej grypy hiszpańskiej. I teraz mamy tą nową pandemię, w ogóle ta pandemia, to mi się nie podoba, to pan, kto to jest ten pan, pandemia. Ale nie o to chodzi. Jest długie życie, jest wiele utworów w wielu dziedzinach. Po pierwsze beletrystyka, po drugie biografia, po trzecie te dzienniki od bezcennych noc do dzisiaj, kiedy wyszedł ostatni, przedostatni mam nadzieję, czy jeszcze nie ostatni tom bez strachu, tych dzienników i refleksji nad swoim własnym życiem. Także bardzo trudno się zdecydować, od czego zacząć, ale ja chciałbym zacząć od Nowolipia właśnie, bo czytałem Nowolipie w ostatnich dniach, wracałem do tego i wpadło mi kiedyś, że my tutaj żyjemy w tych czasach pandemii, wygląda na to, że jakiś świat się rozlatuje i nie wiemy, co to będzie, będzie szczepionka, nie będzie szczepionka. Czytanie rozdziałów Nowolipia przed wojną i oblężenia Warszawy i dalej daje nam jakąś perspektywę, że myśmy właściwie mieli życie nasze z wszystkimi naszymi trudnościami. Nie można porównywać do losów pana Hena i ich opisania w jego książkach. Panie Macieju, pan pamięta, jak się zaczęło pisanie Nowolipia, bo to było przecież pisane dla pańskiego syna i dla córki pańskiej siostry.
No tak, to było. Ojciec zaczął myśleć o tym gdzieś pod koniec lat 80. Nasze dzieci najstarsze, to znaczy moja siostrzenica i mój syn, właściwie w odwrotnej kolejności, urodziły się w 86 roku. I kiedy zaczęły dorastać na tyle, że ojciec nabrał, uświadomił sobie, że to są dzieci, którym trzeba coś przekazać i którym on chciałby coś przekazać, no to właśnie przyszedł ten moment, to około 90 roku, prawda, kiedy on napisał Nowolipie. No, tak czy owak, no, to jest w pewnym sensie taka figura literacka, że on dedykuje tę książkę swoim wnukom, ale to oczywiście należy rozumieć szerzej, że w ogóle następnym pokoleniom, bo jak się wydaje, ojciec miał tutaj do pokazania coś, co gdzieś tam umykało w sensie literackim przynajmniej, do tej pory nie było specjalnie przedstawiane. Takie zwyczajne życie Żydów, którzy nie są ani bardzo egzotyczni, ani też już jeszcze bardzo spolonizowani, są rozmaici. I ten moment takiej szczególnego takiego pluralizmu i rozmaitości życia Żydów w Warszawie. Pewnego rodzaju codzienność. Tak, oczywiście. A nie przygotowanie do tragedii, to znaczy właściwie. Oczywiście. Zgadza się i ojciec odczuwał, że nikt tego nie opisał, bo być może zabrakło świadka, który miałby dar opisania. Ojciec się wobec tego podjął, no ale oczywiście jest to też książka bardzo osobista, która pokazuje wszystko z osobistej perspektywy i jak się wydaje, najcenniejszym jej walorem jest przedstawienie całej galerii indywidualności, z których każda wydaje nam się warta zachowania. I wiemy, że prawie każdy z tych wątków przedstawionych w sposób taki bardzo pogodny, można powiedzieć, kończy się stwierdzeniem, nie wiem, co się z nim stało. Nie wiem jak to się skończyło, bo okazuje się, no to znaczy wiemy, że ogromna większość z tych ludzi, z tymi małymi wyjątkami, które zostały wydobyte też w tej narracji, ogromna większość z tych ludzi zginęła tragicznie w Holokauście. Została zamordowana. Pan Józef wspominał w swoich książkach i w tych dziennikach, czy tych notatkach, bezcennych notatkach, to się powtarza, kiedy się nadchodzi jakieś nazwisko i on pisze, nie wiem, co się z nim stało, i podkreśla nawet w swoich opowiadaniach i powieściach czasami, że właściwie to samo opowiadanie czy powieść utrwala tych ludzi w historii. Oni przeminęli, ale ich nazwisko jest tutaj wspomniane. I w tym mam co do Nowolipia pewną osobistą nutę, bo organizatorzy tego spotkania, kiedy się zwrócili do mnie i prosili o prowadzenie tego spotkania, nie wiedzieli, że mój dziadek jest utrwalony na stronach Nowolipia, bo mój dziadek był nauczycielem hebrajskiego, pracował w gimnazjum ukraińskiego i pan Hen wspomina jego i mówi, że pan Handelsalz opisuje go, uczył tą słabszą grupę i jego przeniesiono z tej lepszej grupy do tej słabszej, bo mu się nie udawało
i on liczył, że w tej słabszej grupie dostanie piątkę, ale dostał tylko trójkę i też tylko z powodu dobroci mojego dziadka. I mój dziadek, co prawda, zostawił małą spuściznę literacką, ale też zginął w Nowogródku i także jest utrwalony na stronach Nowolipskiej. Za to bardzo dziękuję. No tak, takie rzeczy są bardzo cenne z punktu widzenia osobistego, ale też ludzie, którzy nie znali pańskiego dziadka, poznają go na kartach tej książki i on dla nich ożywa. I chociaż nie są z nim związani więzami rodzinnymi, to on się staje ważny dla nich, bo to jest ojciec, tak jak z wieloma innymi postaciami w Nowolipiu, zdołał zrobić z tych ludzi żywych, którzy coś znaczą i którzy coś znaczyli i ich życie miało sens. I chyba na tym to polega w ogóle założenie tej książki. Ale w Nowolipiu i także w tych troszkach późniejszych on opowiada swoje przeżycia, które przedtem przetworzył i stworzył w nich materiał do powieści i opowiadań, które istnieją jako światy w samie w sobie i to jest jego główna czynność literacka, ta beletrystyka. A tutaj to są właściwie te podłoża do tego i to jest najzwyczaj interesujące zobaczyć, jak pewien wątek, który się wpierw był niby w beletrystyce, co było jego płodożem i co on pozostawił u pisarza jako świadka tego, w odróżnieniu od tego, co się stało z tym materiałem, kiedy on to opracował w formie literackiej. Na pewno są takie przykłady powieści. Tak. No, przede wszystkim te powieści, dwie z cyklu Teatr Heroda, Przed wielką pauzą i Opór, wydane w 66 i 67 roku. One miały być takim jakby prequelem do napisanego Wcześniej nikt nie woła, jest ten sam bohater główny. Tak, ale chciałem powiedzieć, że te dwie powieści, które miały być prequelem, zaistniały i miały ułatwić wydanie Nikt nie woła jako kontynuacji, bo Nikt nie woła miało trudności cenzuralne ze względu po prostu na miejsce akcji, to znaczy Związek Radziecki w czasie wojny. Nie można dopuszczać tego, bo Związek Radziecki nie wychodził tak, jakby się wydawało cenzurowi polskiemu, że powinien był wychodzić. Tak, ale to nie był jakiś przeczerniony obraz, to był obraz w gruncie rzeczy dość sympatyczny tego społeczeństwa radzieckiego i różnych tam przygód mojego ojca, tylko że one były no, bardzo realistyczne i z różnych względów różne gremia bały się wydać tę książkę na różnych etapach. No i w końcu przez cały okres PRL-u nie mogła się ukazać. Ale wracając do Przed wielką pauzą i Oporu, to są powieści, które pokazują życie nastolatka tuż przed wojną w 1938 roku i we wrześniu 1939. Pierwsza właśnie jest w 1938 roku, przed wielką pauzą, w 1939, a dokładnie we wrześniu 1939, w czasie oblężenia Warszawy, dzieje się akcja oporu. Jest to tak jakby opisane oblężenie Warszawy dzień po dniu z punktu widzenia młodego człowieka, który tam jest w środku. I ten młody człowiek rzeczywiście jest, to jest bardzo autobiograficzne, jest bardzo podobny do autora tego wszystkiego i realia są częściowo takie, które można odnaleźć w Nowolipiu, aczkolwiek bardzo przetworzone
zarówno ze względów literackich, jak też z takiego względu, że ojciec, wydaje mi się, że w tych książkach chciał trochę przymieszać do tego wszystkiego więcej polskości, żeby łatwiej w... Znaczy, nie wiem, jakie motywy nim kierowały, ale w każdym razie ten zabieg jest bardzo skuteczny i bardzo wiarygodny. To znaczy, w tej żydowskiej bardzo dzielnicy, co widać w Nowolipiu, pojawia się mnóstwo postaci nieżydowskich przed wielką pauzą i w oporze. Tak jakby ci ludzie mieszkają w tej samej kamienicy i utrzymują ze sobą różnego rodzaju stosunki. To, co nie znaczy, że na przykład w Nowolipie nie widać, że w tejże dzielnicy gdzieś tam przewijały się różne postacie nieżydowskie, ale trochę to ma inny charakter niż zostało odmalowane przed wielką pauzą i oporze, ale ja nie chciałbym, żeby Państwo to odebrali jako pewnego rodzaju manipulacje. To jest zabieg artystyczny i niektóre na przykład nieżydowskie postacie fikcyjne są przetworzonymi postaciami żydowskimi, nieraz z rodziny bohatera. Znaczy autora, przepraszam, nie bohatera, tylko autora. No właśnie, ta pomyłka nie jest, to nie jest taka zwyczajna pomyłka, to jest pomyłka właściwie pewna taka mistyfikacja. Tu trzeba zaznaczyć, że opór był pisany na gorąco właściwie. On zaczął pisać opór jeszcze podczas oblężenia i próbował potem powtarzać tą wersję, gubił ją i opowiadał ją jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. To jest w pewnej mierze częścią tego, co on teraz robi w tych ostatnich swoich dziennikach, to jest właśnie pisanie życia na gorąco i tworzenia z niego powieści w prawdziwym czasie, w którym czytelnik, który to odczytuje, właściwie tworzy sobie z tego niby dziennika powieść. A teraz trzeba zaznaczyć zresztą co do wizerunku Związku Radzieckiego, że pierwszymi krytykami ostrymi, którzy uznali talent pańskiego ojca jako pisarza, był przecież funkcjonariusz NKWD, bo on był złapany jako szpieg w Rosji podczas II wojny światowej i przesłuchiwany. I wtedy ten funkcjonariusz NKWD przeczytał i powiedział, on talentliw. Znaczy on talentliw, tak. Tylko, że oczywiście ten funkcjonariusz, znaczy mówimy o epizodzie opisanym w Najpiękniejszych latach, które są bezpośrednią kontynuacją jakby Nowolipia i radzę wszystkim Państwu, którzy znają Nowolipie, żeby nie pomijać Najpiękniejszych lat. Jeżeli nie mają Państwo tego w jednym tomie, to należy zdobyć Najpiękniejsze lata jako osobną książkę albo kupić sobie te dwie książki w jednym tomie, bo chyba ze dwa razy były wydane w ten sposób. Tak, ten funkcjonariusz jest właściwie takim takim skaptowanym Polakiem, który ma pełne zaufanie tego głównego NKWD-zisty i on po prostu służy jako tłumacz, ale jednocześnie instruuje tamtego, objaśnia tamtemu, z kim mamy do czynienia. Przegląda papiery mojego ojca, bo można tak powiedzieć, że to nie jest tylko fikcyjny bohater, tylko no, to jest książka wspomnieniowa. Przegląda papiery, które przy nim zarekwirowano i mówi, on talentliw. Tak. A teraz pan 15 lat temu, zdaje się, nakręcił film, który właściwie pan z ojcem przyglądają fotografie jego życia, co on jego pamiątki wizualne, które on interpretuje. To jest bardzo fascynujący niby obraz jego życia. Jak ten film się stworzył? Bo pan zaczął być filmowcem, kiedy on... Wie pan, to jest w ogóle bardzo skomplikowana historia.
historia tego filmu i zanudziłbym Państwa, gdybym ją opowiadał, ale to się wiąże ze skomplikowanym współczesnym życiem politycznym. To był 2006 rok. Nie wiem, czy mogę mówić o polityce, czy Państwo są gotowi na taką rozmowę. Ale w każdym razie ten film powstał z inspiracji i na zamówienie Andrzeja Titkowa, który był wówczas naczelnym redaktorem, znaczy redakcji filmów dokumentalnych programu Drugiego Telewizji Polskiej. No ale właściwie i on nam zalecił mnie i producentowi Wojtkowi Biedroniowi, żebyśmy zaczynali zdjęcia natychmiast, no bo nigdy nie wiadomo, ojciec jest już w dosyć zaawansowanym wieku, to było 15 lat temu, ale już wtedy był w dosyć zaawansowanym wieku, więc może lepiej po prostu zacząć zdjęcia, skoro mamy taki pomysł, a umowę podpiszemy później, bo są jakieś problemy z księgowością, no ale to za chwilę się rozwiąże, bo to normalna biurokracja. I myśmy zaczęli zdjęcia i właściwie wszystkie te zdjęcia, które mogą Państwo obejrzeć w filmie, zostały wykonane i w tym momencie nasz mocodawca stracił swoją posadę i nikt już z nami nie chciał rozmawiać, więc mój producent nie miał z czego zapłacić ekipie, a następnie przy postprodukcji również musiał jakoś się gimnastykować, żeby ktokolwiek zechciał z nami współpracować przy montażu. No i krótko mówiąc, ten film powstał w bardzo trudnych warunkach, a potem był bardzo długo bezpański. No ale... Zaraz zobaczymy go na chwilę, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, nawiązać właśnie do tego, co pan powiedział, czy pan nie wie, czy pan może mówić, bo chodzi o politykę. Cała sytuacja w Polsce, więcej niż w Izraelu, tutaj w Izraelu ludzie nie rozumieją, w Polsce zawsze sytuacja jest w pewnej mierze niejasna co do tego, czy trzeba coś mówić, czy wolno coś mówić, czy powinno się coś mówić. To istnieje, wolność, demokracja, to się nie zmienia. To jest pewien rodzaj nastroju, który ja znam z Polski. W Izraelu tutaj tego nie znają i nie rozumieją. To znaczy ja mogę krótko powiedzieć, że tylko w niektórych dekadach, czy nawet w niektórych kadencjach tak jest w Polsce, a w zasadzie poza tym od 1989 roku Polska jest krajem wolności słowa. Tak, ale akurat w tej chwili jest z tym problem. Ale w nawiązaniu do tego filmu właśnie chcę powiedzieć, kiedy myśmy wyjeżdżali z Izraela w roku 1957. Państwo ojciec nie wyjechał do rodziny i nie wyjechał także w 1968. Pytano się mojego ojca, dlaczego pan wyjeżdża? Czy pan ma nieprzyjemności dlatego, że jest pan pochodzenia żydowskiego? Tu mój ojciec powiedział nie, wcale nie. To dlaczego pan wyjeżdża? Właśnie z powodu takich pytań, jak odpowiedział mój ojciec. Także teraz wracajmy do filmu o pańskim ojcu, który jest właściwie tematem naszego dzisiejszego spotkania i życzymy mu dobrego zdrowia jeszcze wiele, wiele lat i do książek, ale tutaj może zobaczymy w tej chwili ten film o pańskim ojcu. Zapraszam. Jestem najmłodszy. To? To? Tak, pokaż. To mam 3 lata. Niecałe może, a to mój brat. Słuchaj, jesteś tak podobny do mojego najmłodszego. Tak. Naprawdę. Tak. A to moja siostra Mirka, która nie żyje. Niemcy zamordowali. Brat, który rozchipę, który rozpłynął się. Moja siostra Stella, która mieszka na Krecie.
była wywieziona ze Lwowa do Jakucji i dzięki temu to zdjęcie się uratowało, bo ona miała je ze sobą. Bo te, które były w Warszawie, zdjęcia spłonęły, wiecie. A to? Moja mama i mój tato, czyli twoja, czekaj, babcia. Moja babcia i mój dziadek. Tak. Jak się kłócili, to widzisz, ale różnie z tym było. Do dzieci mówili po polsku. Mama zresztą bardzo dużo, moja mama, twoja babcia, bardzo dużo czytała, szczególnie właśnie w odcinku różne powieści takie, no takie jak teraz piszą u nas panie, które mają po 100 tysięcy nakładów. Dziadek się znał, nie wiem w jaki sposób, na maszynach. Miał zdolności w ogóle mechaniczne, bo z zawodu był hydraulikiem, a pochodził z Radzynia. Pochodził z rodziny ortodoksyjnej, ale sam był zawsze tradycjonalistą, nie więcej. Na Nowolipiu wszyscy byli ubrani po świecku, mieszczańsku. W soboty należało tam pójść do jakiejś burznicy, albo tak, albo nie, wielkie święta i tak dalej. W kuczki się działo się, w kuczkach, które zresztą powoli znikały. Przed samą wojną już były tam dwie kuczki, a przedtem było tak fajnie, malowniczo. Myśmy bawili się w chowanego między tymi szałasami, bo łatwo było się schować. Nawet pamiętam, że w sonny dzień, ostatni przed wojną, Jom Kippur, kiedy obowiązuje 24-godzinny post, nagle przyłapałem ojca, jak zjadł kawałek chleba, i tylko powiedział: nic nie mów mamie. Jeśli chodzi o mojego ojca, tośmy czekali w 1945 roku na jego powrót, bo on jeszcze do stycznia 1945 roku na pewno żył. I mama wciąż czekała na powrót. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że ewakuowano ten obóz w Skarżysku Kamiennej, gdzie on był, do Buchenwaldu, jaki numer dostał. I to się urywa gdzieś pod koniec marca 1945 roku, czyli na 2-3 tygodnie przed wyzwoleniem Buchenwaldu. Babcia przeżyła jakby bez żadnych cudów. Raz ją wzięli na selekcję, mimo zaświadczenia, że mąż dzięki mężowi jest zwolniona z takich rzeczy. I jednak ją wzięli na selekcję i stała w kolejce do wagonu, który miał jechać do Treblinki, a 2 metry od niej stała kolejka tych, którzy szli na wolność. On mówił: ty? Tak, pokazywał: ci tu, ci tu. I ona miała jechać do Treblinki. I zdobyła się wtedy na odwagę, zrobiła 2 kroki w prawą stronę. I przeżyła. A jeśli chodzi o mojego brata, Hipka, on został w 1940 roku zaaresztowany we Lwowie jako uchodźca, oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy niemiecko-radzieckiej. Był w Rybińsku w obozie, został zwolniony z tego obozu, o tym już wiem, i w ten sposób ślad zaginął. Także mam jedną siostrę zamordowaną przez Niemców, Mirkę, i jednego brata, który zmarł w Związku Radzieckim. Mnie nie było w Polsce podczas okupacji. Ja nie byłem w getcie. Mnie nie wywozili do Treblinki. Ja nie miałem dylematu, czy być policjantem żydowskim, czy nie być. Ja miałem dramatyczne przeżycia w Rosji i tak dalej, ale nikt mi nie przystawiał pistoletu do czoła. Nigdy tego nie było. Na dworcu podeszło do nas 2 takich: co wy tu robicie? A my chcemy do Saratowa. A skierowanie macie? Nie. Byliśmy w cywilu.
to chodźcie z nami. I tak nas aresztowali. Jakiś major mówi, czego wy chcecie? My chcemy skierowania do Wojska Polskiego. Ale ja nie wiem o żadnym Wojsku Polskim Armii Andersa. Ja wiem tylko, że jest wojna. Bruk jest jeden. Dlaczego nie do Armii Czerwonej? Będziecie się bić. No, myśmy się chcieli bić. No i unieśliśmy się honorem. I on nam dał skierowanie i wypuścił nas. Myślę sobie, jak to będzie, jak ja wrócę, jak ja będę opowiadał. On z kozakami służył razem. Wie, temat jakby, było coś takiego we mnie jednak. W końcu stycznia odprawiono nas na front do miejscowości Irmino. To jest Donbas. Wieczorem mieliśmy pójść do ataku. W południe przyszedł goniec, żebym ja się stawił w sztabie batalionu. Wszyscy uchodźcy, nie obywatele radzieccy, zostali jednego dnia o jednej godzinie wycofani z całego frontu od Morza Białego do Morza Czarnego. Tej nocy moja kompania poszła do ataku. Ze 130 osób zostało 18. To była rzeź. Takie szczęście w życiu czasem. Tak. Stamtąd posłali mnie do batalionu pracy. Ja uciekałem dwa razy. Raz dotarłem do Jagiełła. Tam komendant placu, jak ja zacząłem mu mówić, jestem z Warszawy i tak dalej, to on na to mówi, proszę odejść, proszę odejść, bo każe pana kolbą przepędzić. Ale jednak paru Żydów się dostało do tej armii Andersa. Ci, którzy byli w obozach. Minęło kilka miesięcy, doszedłem do siebie. Myślę sobie, trzeba jednak znowu spróbować z tą armią Andersa. Był tam facet, który miał dowód osobisty polski. Jak się wojna zaczęła, to ja kończyłem 16 rok. Nie miałem dowodu. I ja mówię, ułożyłem cały plan psychologiczny, że jedziemy razem, ty podajesz swoje dokumenty, oni cię załatwiają, nic nie mówisz, pamiętaj, oni cię załatwiają. A potem mówisz, ale ze mną tu jest koleżka z Warszawy, z Nowolipia, tego ma przepadać i na to on powie, dawaj go tu. I tak było. Ja przyszedłem ostatnią komisję 19 sierpnia 1942 roku w miejscowości trudnej do wymówienia w Szachry-Siabziu. Major, lekarz spojrzał mi między uda i powiedział kategoria D, a ja byłem zdrowy i można powiedzieć zahartowany w pracy fizycznej. Po tej komisji nagi wyszedłem na zewnątrz i za mną wyszedł pewien kapitan i mówi do mnie, niech się pan nie martwi, może pan będzie prędzej w Polsce niż my. I było tam 100 mundurów, które armia Andersa zostawiała. A nas było ze 160. I kapral na mnie spojrzał i twarz mu się wykrzywiła aż i powiedział ty. No, gdyby mnie przyjęli, pewnie bym był tam w Iraku, w Palestynie, może na Monte Cassino, może bym tam zginął, nie wiem, może ciebie by nie było, a może byś był synem czymś innym, lepiej byś trafił. Przyjechał na Monte Cassino, postawił tę świeczkę. W każdym razie znowu pewna krzywda uratowała mi życie. No, przejechałem do Samarkandy, takie kobiety na bazarze. Zapisałem się do szkoły pedagogicznej. Tutaj mieszkałem, w tym pokoiku Asrora i przychodziła tam moja narzeczona, twoja mama. Na jakie dwa miesiące przed maturą, to jest dramatyczna decyzja była, opuściłem tę szkołę, żeby dostać się do fabryki, żeby nie umrzeć z głodu, bo nie było co jeść. To była wytwórnia win i wódek połączona z fabryką chemiczną ewakuowaną z Odessy. Zwykle jedliśmy chleb z cebulą. No i ja mówię, nie podoba mi się to, że u was trzech ludzi robi warsztat
jakichś trzech krawców, nazywa się to warsztat imienia Kaganowicza, a kto inny trzech szewców zakłada warsztat i to się nazywa imieniem Mołotowa. Gdyby prostytutki założyły burdel, to był bardak imienia Stalina. No i potem jeden z nich podszedł do mnie i mówi: chłopaku, uważaj, co ty gadasz. Dobrze, że my jesteśmy tacy, a ja sobie myślę, nic, zbieram manatki, ale nie miałem tych manatek. Nikt nie doniósł. To jest Lublin, wrzesień, 44 rok. Ja mam tu 21 lat. Nie do uwierzenia dla mnie jest to, że jeszcze 2-3 miesiące przedtem byłem głodny i bosy. Tu nie widać tego głodu w ogóle, raczej pyzaty. Odmieniło się moje życie w tym wojsku. Nagle byłem za wieszcza, bo parę wierszy dałem, które się nadawały do mówienia estradowo. I nagle stałem się sławny w tym wojsku. I ja, który przyjechałem tam boso, stałem się gwiazdą. I potem, kiedy myśmy przenieśli się w sierpniu na Lubelszczyznę, ja wtedy zobaczyłem Majdanek, niemal jeszcze gorące popioły były, prawda? Widziałem, co się tam działo. Jeszcze były kształty ludzkie w tych piecach. Jak się dotykało patykiem, na przykład, to się rozsypywało, spopielało to. Dostałem propozycję, żeby prowadzić samodzielnie teatr w 10 Dywizji Piechoty. Ci chłopcy, kilka dziewcząt, wszyscy byli z Armii Krajowej. Jeden drugiego ściągał, bo to było najlepsze zadekowanie się, to było w tym teatrzyku. No oni tam jak trzeba było, to zatańczyli krakowiaka, jeden miał wspaniały głos. I pewnego dnia zawołali mnie do informacji wojskowej, czy wy wiecie tam, że u was są akowcy w teatrzyku. Ja mówię, nie wiem, może są, mnie to nie przeszkadza. Ja ręczę za nich, że będą lojalni. Cały teatrzyk czekał na mnie, po co mnie wezwali do tej informacji. Ja powiedziałem, chłopcy, zaręczyłem za was, że będziecie lojalni. Nikt nie zdezerteruje. Podpisałem to. 15 czerwca, już po froncie, mnie przenieśli do Poznania. 16 czerwca Wiesiek Smyk dał nogę. Byli tak strasznie jednak honorowi. Ale kiedy był marzec i wydało się niektórym, że ja jestem zagrożony, dostałem list od Kazika Wrony ze Śląska, który to wspomina i mówi: masz tu w razie czego schronienie razem z żoną. Nigdy nie zapomnimy tego, żeś ty podjął taką decyzję i podpisałeś poręczenie za nas. Nie aresztowali. A to jest dosyć ciekawe, bo to jest dzień Sylwestra 1945 roku. A ten pan to jest Niemiec, nie widać jego lewej ręki, ale miał na lewej ręce białą opaskę. Oni mieli obowiązek noszenia białych opasek, że się zgadzają na okupację jeszcze Szczecina. Do tego Szczecina Anglicy przywozili ciężarówkami uchodźców polskich, czy wywiezionych Polaków z Lubeki, z Rostocka. I właśnie, ja już umiałem po angielsku i z nimi tutaj to rozmawiałem, chwaląc Tygodnik Żołnierz Polski. No. A tutaj jakieś, zobacz, to się robi z jakimiś papierzyskami? Tak, to są ruiny jakiegoś banku i myślałem, że znajdę tu coś. We Wrocławiu, tak. Niemiecki bank. Niemiecki bank w ruinach, kupa papierów i znalazłem tam album ze znaczkami. Ktoś mi go zabrał. Marian Eile, naczelny redaktor Przekroju, mówił: ja bym chciał, żeby pan nam coś z tych swoich wschodnich przygód napisał. To był 46 rok.
Ja kończyłem 23 lata. Ja zacząłem, napisałem kilka rozdziałów, ale że byłem w tygodniku Żołnierz Polski w wojsku, przyszedłem do naczelnego redaktora i mówię, tu zacząłem pisać taką rzecz, ale panu pewno się nie spodoba, panie majorze. A on mówi, bardzo dobrze, dajemy to. I Ksawery Pruszyński, który to czytał w odcinkach, mówi, pan z tego koniecznie powinien napisać książkę. W ogóle byłem w niebo wzięty. Klasyk, wspaniałe pióro, wspaniały człowiek. I czułem, że coś się dzieje w moim życiu dzięki niemu. Ja mówię, a napisałby pan przedmowę z miłą chęcią. I on mi zaproponował Bruderschaft. Ja mówię, panie Ksawery, ale jak to jest pan klasyk? I on mówi, wie pan, kiedy 10 lat temu Słonimski zaproponował mi Bruderschaft w Ipsie, ja powiedziałem, panie Antoni, ja początkujący reporter, a pan na to Słonimski mi powiedział, wie pan, kiedy 10 lat temu Stefan Żeromski zaproponował mi Miańskiej Bruderschaft, ja powiedziałem, panie Józefie, mówi Ksawery, w ten sposób moglibyśmy dojść do Reja. No i wypiliśmy ten Bruderschaft, ale potem ja opowiedziałem to Słonimskiemu, a Słonimski mówi, nic takiego nie było, nałgał Ksawcio jak zwykle. Odgruzowanie Warszawy, tu w środku jest Leon Kruczkowski, Roman Karst, znakomity germanista. Literaci co roku we wrześniu odgruzowywali Warszawę. O, to jest 48 rok i ja to zdjęcie robiłem. Kto jest ta pani, ja nie wiem, ale to jest Stanisław Stępowski, znakomity politolog, partner życiowy Marii Dąbrowskiej, a to Stanisław Helczyński, anglista, jeden z pierwszych w Polsce anglistów. To jest Helena Boguszewska, a to Szelburg Zarębina i to jest Leopold Lewin. To jest Jan Dobraczyński, Kazimierz Koźniewski, którzy potem się pożarli, Wanda Melcer, Anatol Stern, Zuzanna Rabska, Gabriel Karski. Przy czym ten poeta w wysokich butach, tak jakby wyszedł z partyzantki, to jest Jerzy Ficowski. To jest Tadek Borowski, tu jest Lucjan Rudnicki. Gdzie Borowski? Tutaj. A to? A to ja z Lucjanem Rudnicki. Ja z Lucjanem Rudnicki przez pokolenia, bo ja miałem tam 20. Tam 20. Anioła, tak sobie podajecie. Podajemy sobie cegłę. Potem może Kobzdej namalował. Podaj cegłę. Podaj cegłę. Czyli u Kobzdeja nie mówi Michała. A to, jeśli się nie mylę, z Kilofem, to Tadek Borowski jakoś tam wspólnotę poczuł, wspólnotę biografii, chociaż on był w Oświęcimiu, a ja byłem w batalionie pracy, ale pracowaliśmy fizycznie. W pewnym momencie on pokazał na taki duży kamień i mówi, panie Józefie, podnieśmy to, my potrafimy, tak z taką wyższością. Kasjerki nas myliły i kasjerka chciała mi wypłacić jego honorarium w piwie. Ja się bardzo zdziwiłem, bo jeszcze nie podpisałem umowy, rozmawiałem z dyrektorem piwu i już honorarium. Co za sprawność niesłychana. I tak się dziwiłem się. Ona mówi, pan Borowski, prawda, za opowiadania z książek i gazet. I ja powiedziałem, nie, dziękuję. Wezmę te pieniądze, jak pan Borowski napisze coś lepszego. I ja mu potem to powiedziałem. To było na kilka tygodni przed jego śmiercią. On mówi, dobrze się powiedzieli. Ja się zajmowałem wąską taśmą. Jak widać tu na tym zdjęciu, raczej to byli burżuje, założyli klub wąskiej taśmy. Jak przyszliśmy na zebranie tego klubu, to się okazało, że wisi zdjęcie Stalina. I jest to tak samo trudno zdjąć, jak teraz niektóre symbole, które raz powieszone, nie można ich zdjąć. Ale teraz to cię skompromituje. O rany boskie. To jest właśnie nagroda literacka w konkursie wydawnictwa MON. Dostałem pierwszą nagrodę ex aequo z Wojciechem Żubrowskim. On za Skąpanych w ogniu, ja za Kwiecień. No i potem było takie przyjęcie
u Spychalskiego, który wtedy był ministrem obrony. I ten młody człowiek po prawej stronie, Wojciech Jaruzelski, generał, był od pół roku wiceministrem obrony i to od spraw politycznych. Dlatego on tu był. 3 lata później pismo Żołnierz Wolności, które jakoś tam podlegało Jaruzelskiemu, zaatakowało tę książkę, Kwiecień, i artykuł nazywał się Bronię Żołnierzy. Bronili żołnierzy przede mną. Ja no, z natury przybieram jakiś ton żartobliwy, ale wcale było nie do żartów. Była ogromna czystka. Bardzo świńska. Niektórzy mówili, że chodzi głównie o posady i o mieszkania. No, kilka tysięcy wybitnych ludzi, profesorów, na ogół wybitnych ludzi wtedy wyemigrowało przez dworzec gdański. Nie dostawali paszportu, tylko tak zwane karty podróży. Na jakimś zebraniu, otwartym zebraniu partyjnym, bo była tam pani, która nie była w partii, ona powiedziała, że właśnie tu napisano, że Józef Hen wyjechał, rzucił maskę Polaka, a przecież ja go wczoraj widziałam w czytelniku. Na to jakiś literat, nazwisko ona mi podała, powiedział, nie wyjechał, ale i tak szkaluje. I ten pan bardzo się zdziwił, kiedy ja mu się nie odkłoniłem. Właściwie tylu świniom się podawało rękę z jakiejś konieczności, że niby dlaczego, ale jemu nie. I on gdzieś przy 3., 4. spotkaniu zrozumiał, że do mnie to dotarło. I byliśmy, pamiętam, w korytarzu Związku Literatów Polskich, a on do mnie, no kolego Hen, no dajcie pyska tego, i obcałował mnie. A ja mówię, ale mnie nadal biją, a on na to, ale mi ulżyło. Ubecja ustaliła taką datę 1 września 69 roku, że potem już nie będzie można emigrować. I ja podałem to podanie, że chcę wyjechać, miałem zaproszenie od swoich kuzynów z Paryża, podałem w końcu sierpnia. Czyli już nie wiadomo było, że ja nie wyemigruję, po prostu przekroczyłem ten termin. No i przyszedł tutaj, jak się potem okazało, pułkownik kontrwywiadu, i żeby mnie namawiać na współpracę, mieliśmy 2 spotkania, chciał mi dać $100. Jak on zaczął coś tam mówić, to ja mu powiedziałem, panie pułkowniku, to było w kawiarni Ujazdowskiej, pan jak przyszedł, pojawił się w mieszkaniu, pokazał pan legitymację swoją, nawet z pewną dumą ja zauważyłem, że pan pokazał i wyciągał legitymację Związku Literatów, a to jest moja legitymacja. Ja chcę robić tylko to, co jest na tej legitymacji. A on wtedy powiedział, nikt nie chce współpracować, mi się go prawie żal zrobiło. Tak. Ja czułem potrzebę opisania tego opowiadania. Nie pisałem dla Kultury Paryskiej, pisałem do szuflady. Nie wiedziałem, co z nim będzie, ale wtedy zwykle dawałem to, co napisałem, Andrzejewskiemu i Konwickiemu. Zawiozłem do Andrzejewskiego i on nazajutrz zadzwonił do mnie, Jusku, to jest bardzo, bardzo. No ja przyjechałem po to opowiadanie, po maszynopis. Nie było wtedy ksera, zresztą to było konspiracyjne. I tam była Helena Stachowa, tłumaczka czeska, i mówi do mnie, jeśli pan chce drukować Kulturze Paryskiej, to za kilka dni idą taternicy. I tylko jeden taternik znał moje nazwisko. I potem, kiedy był proces taterników, ja go pytali o to, on nie sypnął. Dostał 1,5 roku więzienia czy coś, nie sypnął. Rzeczywiście w bardzo trudnych momentach, takich
żeby bliski samobójstwa nawet. Uratowała mnie taka świadomość pisarska, ale ja to opiszę. Mam takie tworzywo, trzeba przeżyć. I nie jest ważne, czy jestem doceniony, czy niedoceniony. Książki są. To pokrywa życie pana Józefa i jego twórczość jest co interesujące. Panie Macieju, ta sprawa, pan wspomniał przecież, kiedy ojciec przetworzył swoje opowiadania w Nowolipie, postacie żydowskie były przedstawiane w beletrystyce jako postacie polskie. Niektóre. Tak, a później tego filmu wynika, że ojciec paradoksalnie przeżył II wojnę światową w Rosji, ocalał, ponieważ był Żydem, czy też Żydem z Polski, bo to nie był w armii Andersa, został odciągnięty od ataków, w którym zginęli tego. A te opowiadania, opór i tak dalej, wyszły w latach 60., kiedy przed marcem 68., kiedy były te wielkie nieprzyjemności, w których oczekiwano, żeby pański ojciec wyjechał. Pan już wtedy był, miał 13 lat, mniej więcej, to prawdopodobnie pan już przeżywał część tego jako dziecko. Bardzo intensywnie. Tak, ale ja tylko muszę sprostować, że nie można to tak dosłownie traktować tego, że ojciec ocalał, ponieważ nie dostał się do armii Andersa. To był żart, to znaczy to był taki gorzki żart. No, rzeczywiście armia Andersa poniosła ogromne straty pod Monte Cassino, ale no, nie jest tak, że wszyscy zginęli. Natomiast to, że ojciec się nie dostał do armii Andersa, on to odebrał jako bardzo dużą krzywdę, nie mówiąc już o tym, że to była dla niego utrata szansy na jakieś normalne życie, bo nadal był bezdomnym w środku Związku Radzieckiego. Tyle, że dostał mundur, więc miał buty i miał się w co ubrać. A co do tego, że jako uchodźca z Polski został wycofany z frontu i nie wziął udziału w tym szturmie, w którym wszyscy zginęli w Armii Czerwonej, no to nie miał nic wspólnego z jego żydowskim pochodzeniem, po prostu został wycofany. Po prostu wszyscy uchodźcy zostali wycofani bez względu na pochodzenie. A co do przeżycia roku 68, które było podstawą do opowiadań Western i Oko Diana, jako Western pisany pod pseudonimem Kora. Tak. I Bliźniak jeszcze trzecie opowiadał. Tak. To pan już to wtedy przeżywał, to prawdopodobnie miał już pan już własne doświadczenie. Możliwości czy decyzji nie emigracji w tym czasie. Znaczy, no, oczywiście ja nie miałem w sprawach emigracji, nie miałem nic do powiedzenia, ale no, miałem bardzo intensywne własne doświadczenia z
z marca 60, właściwie z okresu marcowego, bo ten okres marcowy zaczął się w czerwcu 67 roku. A być może nawet był tam poprzedzony jakimiś tam prologami, tylko że no, ja osobiście odczułem go w czerwcu 67 roku, no i opisałem to w mojej ostatniej powieści, jak dotychczas Deutsch dla średnio zaawansowanych. Trzeba zwrócić, że panu też właściwie należały się porany literackie co do pańskiej twórczości. Jestem bardzo chętny, ale to, ponieważ pan mnie zapytał o doświadczenia z marca, no to o tym wspomniałem, ale oczywiście to była tylko dygresja. Tak, ale wracając do tych przeżyć z marca, pański ojciec przeżył Polskę w wielu etapach i ma pewien rodzaj perspektywy na to. I ta perspektywa przede wszystkim jest opisana z punktu jego widzenia w tych dziennikach, właśnie w tych od bezsennych nocy do strachu. A propos, on się nie boi bezsennych nocy i ten dotychczas ostatni odcinek nazywa się Bez strachu. To sama kwestia nie bania się, nie bać się niczego. Właśnie w takich strasznych sytuacjach jest jedną jego cechą, a jest jeszcze jedna cecha, która mnie zainteresowała właśnie w tych dziennikach. On pozostawia wrażenie człowieka nadzwyczaj pogodnego, umiarkowanego, nie tracącego opanowania, który przyjmuje rzeczywistość z pewnego rodzaju, jakby powiedzieć, że nic go właściwie nie może zaskoczyć i nie można go jako postać literacka, nie można go wyprowadzić z równowagi. Czy taki on jest także w życiu? No nie. To znaczy, w ogóle jest, jakby to powiedzieć, no zgodzę się, że jest człowiekiem bardzo, bardzo wyrozumiałym, tolerancyjnym, mądrym, dobrym i tak dalej. I w zasadzie pogodnym. I ma takie pogodne spojrzenie na świat i na rzeczywistość, ale jednocześnie bardzo realistyczne. Widzi wszystko, znaczy widzi wszystko, co jest do zobaczenia. Ale jest, wydaje mi się, że jednak jest człowiekiem o dość wybuchowym temperamencie. Znaczy, w ostatnich latach można powiedzieć, że nabrał takiego lepiej panuje nad sobą, o tak to ujął. Natomiast w ogóle był, doskonale pamiętam ojca jako właściwie choleryka, ale takiego uroczego choleryka. On też potrafi być wspaniały w momentach, kiedy się śmieje, kiedy jest ucieszony. Jego śmiech jest bardzo ciepły, jest bardzo czepiący. I zresztą to było widać na tym filmie moim, chyba udało mi się to uchwycić. Tą drugą cechę. Czy są rozmowy na tematy literackie, znaczy, w których pan jest krytykiem jego twórczości, a on krytykiem pańskiej twórczości, bo pan przecież też... Nie, to działa tylko w jedną stronę, to znaczy tylko on jest krytykiem mojej. Ojciec jest z pokolenia, w którym młodzi nie mogą podskakiwać starszy. Ja respektuję tę zasadę. Natomiast no, rzeczywiście on umie więcej ode mnie, więc dlatego ja chętnie się od niego uczę. I przyjmuje pan pokornie jego krytykę, jeżeli istnieje. Znaczy on jest ostry. To znaczy tę warsztatową, tak. Natomiast pamiętam, że zdarzyło mi się kiedyś, że
zacząłem książkę, swoją pierwszą książkę według niej i dałem mu do przeczytania ten początek z pewną dumą. I wtedy ojciec powiedział najpierw coś w miarę pozytywnego, ale po kilku godzinach zadzwonił do mnie i powiedział, wiesz co, nie pisz ty tej książki. I no, bardzo mnie to zmartwiło, ale nie posłuchałem go i nawet powiedziałem sobie, nie, ja chcę napisać tę książkę i ją napiszę i nie będziesz mi mówił. Napisałem ją. Nie powiem, żebym odniósł nią jakiś oszałamiający sukces, absolutnie nie. Natomiast no, są ludzie, którzy dzisiaj, o ile tam minęło, po prawie 17 latach, czytają tę książkę po raz pierwszy. I bardzo mnie za nią komplementują, więc to chyba ojciec nie miał racji. Być może, że on właściwie próbował tak w ten sposób zmusić pana do skończenia tej książki i jej wydania. Znaczy, jemu na złość, tak? Właśnie. No możliwe, możliwe. No, w każdym razie, zresztą on potem ją przeczytał i mu się podobała. A teraz jeszcze jedna, część poprosi pana Józefa, są jego biografie, znaczy właśnie te trzy wielkie o królu, mój przyjaciel król i biografia Boja Żeleńskiego i za to muszę powiedzieć, jestem mu bardzo wdzięczny, bo ja zacząłem czytać pracowałem jako krytyk teatralny i jeden z moich pierwszych nauczycieli był Tadeusz Boj Żeleński, czytałem jego recenzję, od tego się uczyłem, jak się pisze o teatrze, ale właściwie nie wiedziałem o nim dużo. I teraz przeczytałem książkę ojca, nauczyłem się wiele, jaka to była nadzwyczajna postać, jaki był wielki pisarz, ale właściwie trzeba by było wielkiego pisarza, takiego jakim jest pan Józef, żeby docenić ten sposób pisania właśnie recenzji i felietonów i tej pracy literackiej, podziwianie tego pióra pisane też bardzo dobrym piórem pana Józefa. No tak, to znaczy rzeczywiście myślę, że dzięki temu, że ojciec tak fajnie przybliżył i osobę, i twórczość Boja współczesnemu czytelnikowi, ułatwił mu i zachęcił do zapoznania się z samym Bojem, bo Boj oczywiście broni się sam. Boj daje sobie też i radę bez ojca, ale no, jest na pewno ta książka bardzo pogłębia kontakt z Bojem i przybliża tę postać i jeśli ktoś kocha Boja, to będzie go kochał jeszcze bardziej. A jeśli ktoś nie kochał Boja, to być może go pokocha. No a poza tym oczywiście ojciec słusznie podkreśla, że wszystkie te trzy książki biograficzne, które napisał, to znaczy Królewskie Sny o Jagielle i Mój Przyjaciel Król o Stanisławie Auguście i Błazen Wielki Mąż o Boju, są książkami napisanymi trochę dla oddania sprawiedliwości ludziom, którzy z różnych powodów zostali potraktowani przez taką, są rozumiani przez taką wieść gminną jako, nie wiem, że to sformułowałem, ale chodzi mi o to, że istnieją pewne fałszywe, negatywne stereotypy na ich temat i ojciec dotarł, że tak powiem, do sedna rzeczy po to, żeby pokazać, że one są fałszywe i że to jest zupełnie inaczej. Czy można by zasugerować, że ten cykl, który się zaczyna od Bezcennych Nocy,
A teraz jego do tego czasu ostatnim odcinkiem jest Bez strachu, jest pewnego rodzaju pisanie własnej biografii właśnie też pod pewnym, wierzę, w takim samym kontekście, przedstawienie całości osoby w biografii, żeby pokazać, że to jest postać, która jest warta biografii czy autobiografii. Nie wiem, znaczy w ogóle to oczywiście każde pisarstwo, czy dziennikowe, czy beletrystyka, fikcja, każde pisarstwo jest w gruncie rzeczy rozmową autora z czytelnikiem i zaprzyjaźnianiem się autora z czytelnikiem. Więc w tym sensie tak. Natomiast dzienniki ojca to są takie złożone struktury, składające się z rozmaitych elementów. Niektóre z nich mają taki charakter eseistyczny, inne reportażowy, jeszcze inne taki wspominkowy, anegdotyczny. Są tam też, myślę, może się przewinąć czasami taki wątek jakby upominania się o sprawiedliwość dla własnego dorobku, bo po pierwsze, no, co robić, jak nikt o nas się nie upomni, to upomnijmy się sami. A oczywiście za pośrednictwem innych osób poprzez cytowanie tego, co mówią. Tak, ale wydaje mi się, że brakuje w tej naszej rozmowie rzeczywiście trochę rozmowy o tym głównym trzonie dorobku ojca, to znaczy o całym tym, o wszystkich tych dziełach z dziedziny fikcji. To znaczy z jednej strony opowiadaniach, teraz wyszedł bardzo obszerny wybór opowiadań, taki osobisty ojca, który chciał dać czytelnikom na tym późnym etapie twórczości takie podsumowanie swojego dorobku nowelistycznego. Ukazał się ten wybór pod tytułem Bokser i śmierć, tytuł jednego z opowiadań. Ale oprócz opowiadań są te powieści. Myślę, bardzo ważne. Te takie jak Kwiecień, właśnie Teatr Heroda, czyli Przed wielką pauzą i opór, Nikt nie woła, to jest absolutnie wielka powieść. Krimen to jest rzecz wyjątkowa, zupełnie wybitna. I kilka innych, są też te mniejsze powieści, takie jak Więzień Jasnowłosa, jak Prawo i pięść, jak Yokohama. Są też te powieści współczesne, takie jak Milczące między nami, Odejście Afrodyty. No po prostu, prawdę mówiąc, ojciec, który debiutował w 1947 roku, jeszcze w ubiegłym roku wydał dwie książki, no, w tym oczywiście wybór opowiadań, czyli można powiedzieć znowienia, ale premierową jeszcze książkę, o której wspominał pan kilkakrotnie, Bez strachu. Więc można powiedzieć, że przez ostatnie 73 lata wydaje ciągle nowe książki. I ja nie potrafię policzyć, ile tego jest w tej chwili, no bo też się wznowienia trochę mieszają z premierowymi utworami, ale ten jego dorobek jest ogromny i z tego starałem się tutaj Państwu wymienić tylko te pozycje najważniejsze. A ja muszę zaznaczyć, że czytałem wywiad z ojcem z gazety sprzed dwóch tygodni i jego spotkanie z czytelnikami sprzed dwóch miesięcy i wygląda i mówił zupełnie tak, jak w pańskim filmie,
nie stracił nic na, ani na humorze, ani na... nie wiem, jak to opowiedzieć. To jest w ogóle postać godna podziwu i bardzo dziękuję jemu za zaszczyt i panu za to pokazanie jego całokształt, jego twórczości. Czy rozmawiacie o pandemii? Znaczy są rozmowy na... No, rozmawiamy, no bo z tym, że jak ktoś ma 97 lat, to lepiej, żeby ten wirus się do niego nie dostał. No a poza tym w ogóle się... Słucham? Tak, no ja przeszedłem, tak. Ponieważ ja przemieszkuję ostatnio u ojca, to kiedy wyczułem u siebie pierwsze objawy, to natychmiast zacząłem się pakować, żeby się stamtąd wynieść i go nie narażać. No i na szczęście się udało, bo ojciec się nie zaraził ode mnie, a ja przeszedłem cały cykl choroby, no i teraz jestem zdrowy, więc mogę znowu u niego mieszkać. A jak on wygląda w maseczce? Nie, on w maseczce nie chodzi, bo po prostu nie wychodzi. Ostatnio nie wychodzi. Jednak... Trzeba zaznaczyć, że on jest, stał się pradziadkiem, ponieważ pan stał się dziadkiem właśnie. Tak, prawda, jestem, obaj jesteśmy szczęśliwi z tego powodu. No, no i oczywiście myślę, że mój syn i jego żona są najbardziej z tego powodu szczęśliwi, ale no po prostu to jest takie szczęście rodzinne. Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to jest być dziadkiem, ale powoli próbuję wejść w tę rolę. A ten pański wnuk, a jego prawnuk nazywa się Emanuel, co tak. Będzie w hebrajsku Bóg jest z nami. Tak, Emanuel. Tak się zastanawiam, czy ten Bóg właściwie, czy jaki Bóg, czy z kim on jest. A co do tego, że pan powiedział, że pański ojciec żyje i pisze swoje życie, to przecież w Eklazjaście, którego pański ojciec wspomina przy końcu bez strachu, jest powiedziane mniej więcej, że my mamy swoje własne życie i mamy tym życiem żyć, a to pańskie sprawy, sprawy Pana Boga są sprawami Pana Boga. Wie pan, na takie tematy to ja się nie umiem wypowiadać. Chciałby pan bezpośrednio zapytać ojca, co o tym sądzi. Jeśli chodzi o imię mojego wnuka, myślę, że nie należy interpretować wyboru jego rodziców jako takiego bardzo znaczącego, hasłowego. Po prostu to jest ładne imię, no i nie wiem, czy na pewno nie jest to na cześć prezydenta Macrona, ale być może jakiś tam ukłon w stronę Kanta. Panie Macieju, może w tym miejscu można wtrącić pytanie od publiczności. Tak. Czy pan Józef był świadomy tego, jak bardzo znany jest wśród izraelskiej publiczności tej pochodzącej z Polski? I od razu też jeszcze pytanie o przekłady twórczości pana Hena na język hebrajski. Jaka jest? No, niestety z tym jest słabo. W różnych czasopismach izraelskich ukazywały się czasem jakieś pojedyncze opowiadania albo też fragmenty niewielkie książek. Aha, bo w ogóle to zapomniałem wspomnieć, że wśród tych biografii jest biografia Montaigne'a, niezwykle znacząca. Nie wiem, dlaczego o tym zapomniałem, ale teraz to nadrabiam, bo zdaje się, że fragment swego Montaigne'a gdzieś tam był kiedyś zamieszczony po hebrajsku. Opowiadanie jedno też było chyba w czasopiśmie Achszaw, opowiadanie morderca, czyli Roceach. I to zupełnie można powiedzieć, jest to niezagospodarowany obszar. Jeśli przekłady na hebrajski ojca, właściwie to jest dopiero wyzwanie przyszłości i nie wiem, dlaczego tak się działo, ale tak jest, a szkoda wielka, naprawdę.
bo to byłoby połączenie tych dwóch jaźni, te polska żydowska jaźnia w Izraelu, to jest dosyć skomplikowane, że zresztą w Izraelu ludzie nie pochodzący z Polski nie bardzo rozumieją i są zaskoczeni tymi scenami nie z zagłady, tylko z odbudowania Warszawy. Bo tego w Izraelu, kiedy wyście przeżywali marzec 68 roku, który zaczął się w czerwcu 67, niby w Izraelu przeżyto wojnę sześciodniową i tu oczywiście była wielka depresja przed tą wojną i wielka obawa przed tą wojną, ale nikt w Izraelu nie przeżył niczego podobnego jak odbudowanie Warszawy i właśnie przekazanie tych cegieł na gruzowisku. Ja nie wiem, czy tak pamięta Warszawę zburzoną. Nie, ja jestem rocznik 55, to ja się urodziłem już w odbudowanej Warszawie. Tak. Ja się urodziłem w 50. i z mojego punktu widzenia jako dziecko Warszawa już była odbudowana, a te 5 lat były prawdopodobnie coś nie do opisania. No tak. Jak sama Warszawa powstawała z niczego. Tak, no, znaczy ja myślę, że to może być dla kogoś ciekawe, bo to jest tak, czy jest dla nas jako czytelników ciekawe to, co jest dla nas nowe i zaskakujące, czy jest ciekawe to, co odpowiada naszym wyobrażeniom. No, pewnie w jakichś proporcjach dobrze jest łączyć jedno z drugim. To chyba wszystko zależy od tego, jak to jest napisane. Oczywiście, oczywiście, tylko że zanim się dowiemy, jak to jest napisane, to trzeba to dobrze przetłumaczyć. Czy są jeszcze pytania od widzów, pani Agato? Nie słyszę pani. Pani jest bez mikrofonu. Przepraszam. Było też jeszcze jedno pytanie, na które pan Maciej częściowo odpowiedział, na temat tego, jak... Pan jako osoba, która ostatecznie zdecydowała się, aby być człowiekiem pióra i wejść w ten świat twórczości literackiej i filmowej, jak wyglądało dorastanie w domu u boku ojca tak twórczego i tak doświadczonego? No tak, to jest właściwie pytanie na mój temat, a nie na temat ojca, więc odpowiem bardzo krótko. Ja się czułem, co nawet chyba widać na tym filmie, bardzo zdominowany przez osobowość ojca i dlatego bardzo długo nie decydowałem się na podjęcie, na w ogóle myślenie o tym, że ja mógłbym być pisarzem. Raczej to chciałem być, no miałem taką osobowość artystyczną zawsze i chciałem być artystą, ale broń Boże nie pisarzem. I dlatego być może przeszedłem przez liceum plastyczne, potem szkołę filmową i myślałem o tym, żeby robić filmy. Czy nic z tego nie wyszło tak naprawdę, ale w którymś tam, no i też miałem dość poważny epizod muzyczny w życiu. W każdym razie, żeby tego nadmiernie nie przedłużać, tego tematu, w pewnym momencie poczułem, że muszę coś napisać, bo mam coś do napisania i się nie zastanawiałem nad tym w kategoriach powołania, tylko bardziej w kategoriach potrzeby wyrażenia pewnych rzeczy. No i potem jakoś tam dalej poszło, ale zawsze i do dzisiaj ojciec jest tą osobowością dominującą i zawsze ja pozostaję w cieniu. Zdaje się, że tutaj moglibyśmy doprowadzić to spotkanie do końca i podziękować panu i proszę przekazać ojcu nasze wyrazy, nasz podziw dla niego, dla jego życia, dla jego twórczości i życzyć mu zdrowia i jeszcze, no nie wiem, ile lat można życzyć człowiekowi, który ma 97 lat i przeżył te lata? Mówi się admea ve esrim, prawda? Ale nie, dlaczego się ograniczać?
No, też prawda, bo to jest takie powiedzonko tylko. No, rzeczywiście. No. W Polsku żyjesz 100 lat, to warto. No, to nie. To o tym nie mówmy w ogóle. Panie Macieju, pojawiło się jeszcze jedno pytanie spośród publiczności. Czy panu Józefowi znana jest powieść Szczepana Twardocha Król? Nie, nie jest mu znana. Ojciec ostatnio skupia się w swoich lekturach na tym, co jest mu potrzebne do jego własnego pisania. Więc nie. I jeszcze jest pytanie, czy obecnie pracuje nad jakimś kolejnym dziełem? No cały czas notuję coś. Przyłapuję go na tym, że cały czas coś sobie notuję na karteczkach, a właściwie w ostatnich dekadach jego praca nad kolejnymi dziełami zaczynała się właśnie w ten sposób, że coś sobie notował na karteczkach. A pan notuje w nocy? Ja nie używam karteczek, tylko laptopa. I rzeczywiście, dziś w nocy coś mnie obudziło, więc wziąłem laptopa do łóżka i coś tam sobie napisałem. Jeden ze słuchaczy życzy panu Józefowi Nagrody Nobla Literackiej. No, ja też mu życzę. Więc przyłączam się do tych życzeń. Dziękuję słuchaczowi i bardzo. No i trzymaj mi kciuki. To za jakieś 10 lat. Trzeba by poczekać jakieś 10 lat. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ja również przyłączam się do podziękowań. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia i proszę wszyscy czytać. Dużo do przeczytania. No ja serdecznie też chciałabym zachęcić wszystkich tłumaczy, którzy tutaj siedzą wirtualnie za ekranem, żeby wzięli sobie do serca słowa pana Michała i pana Macieja, żeby może wziąć na warsztat twórczość pana Józefa Hena. Tak jest. Tak jest. Dziękujemy serdecznie za spotkanie. Proszę również powiedzieć, że mamy u nas w bibliotece dysponujemy z twórczością. Nawet książki są zamówione, także zapraszamy. Będziemy z mobilną biblioteką, więc na pewno będą dostępne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Dziękuję. Dużo zdrowia. Do widzenia. Szabat szalom. Jeszcze nie. No jak to piątek dzisiaj? No jeszcze sekunda. No ale nie będę miał później okazji, więc. Bardzo dziękujemy. Naprawdę ukłony dla pana ojca. Proszę serdecznie pozdrowić. I na pewno, jeżeli będzie taka możliwość, to będziemy organizować jeszcze jedno spotkanie, żeby mieć również za tę możliwość rozmowy. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego w nowym roku również. I dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I nawzajem pomyślności. Do widzenia. Do widzenia. Shabbat shalom. Shabbat shalom.